Głośny Międzynarodowy Radio Białoruś, program Myśli o Polsce, w studium Piotr Piotrowski i dzisiaj porozmawiamy o bardzo ciekawym temacie, przygotowanie Polski do wojny, o czym powiedział szef sztabu już publiczny. Dlatego u nas rozszerzony skład uczestników, pan Aleksiej Dzierman. Witam. Pan Radion Popiel. Dzień dobry. Dawid Karbonara. Witam serdecznie. Tomasz Schmidt. Dzień dobry Państwu. Daniel Mikusek. Witam serdecznie. I nasz ulubiony grodzianin Konrad Arkadiusz Harton. Dzień dobry pięknym paniom i panom. Szef sztabu publiczny oświadczył, że wojna jest nieunikniona, ale on nie zmierza jej przegrać. Po zwycięstwie zaś wróci i dalej będzie odbudował Polskę. Ta wizja z jednej strony wystarczyła cywilów, z drugiej zdziwiła wojskowych. Ci, którymi rozmawialiśmy, twierdzą, że nie było dotąd szefa sztabu, który miałby tak wielkie parcie na szkło. Czekają też na reakcję ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. I nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, mówił do podchorążych generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego na inauguracji roku akademickiego w Akademii Wojsk Lądowych. Ten cytat pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej błyskawicznie rozpowszechniał się w internecie. Koledzy, co robi się? Dlaczego szef sztabu publiczny oświadczył, że wojna jest nieunikniona? No przede wszystkim trzeba popatrzeć, kto to jest generał Kukuła. On był promowany przez Prawo i Sprawiedliwość. W tym momencie, no wiadomo, Prawo i Sprawiedliwość już nie rządzi. Natomiast, no tak jak tutaj słusznie pan Piotr wskazał, rzeczywiście ma niesamowite parcie na szkło i to było coś, co rzeczywiście dało mu, że tak powiem, zasięgi, bo prasa polska pisała i nie tylko prasa polska anglojęzyczna, Rosjanie też pisali na temat jego wypowiedzi. Ona, ta wypowiedź obiegła no, praktycznie cały nasz rejon tutaj. Co on miał na myśli? No, jeżeli racjonalny wojskowy mówi o nieuniknionej wojnie, no to powinien przedstawić na to jakoś konkretne dowody. No może pozyskał jakieś informacje, może pozyskał jakieś wiadomości, chociażby z służb specjalnych, z wywiadu, no ale to nie pozostawia się takich słów samych sobie, no bo to jest potężny obszar do wszelakich spekulacji. No to świadczy o tym, że ten wojskowy no, nie jest osobą odpowiedzialną za swoje słowa. No to również bije w autorytet całej polskiej armii, nie tylko w autorytet jego. No jeżeli ktoś rzuca takie słowa, że będzie wojna, no to na jakiej podstawie pan to mówi? No jakieś dokumenty, nie wiem, może coś pozyskane, jak to publicznie zostało już wyrażone. Jeżeli się mówi A, to należy powiedzieć B i dalej. No tutaj nie mamy czegoś takiego. Już nie będę opowiadać, prost zacznie wojna. Ja zacznę wojnę, tak? No zacznijmy od tego, że pan Kukuła nie jest władny tej wojny wypowiadać i nie leży to w jego kompetencjach. Ja natomiast tutaj skupiłbym się nad jednym ważnym, a właściwie najważniejszym zdaniem. To, że będzie wojna, to, że Łukaszenko z Putinem zaatakują nas deszczem i bobrami, to jest jakby inna bajka. Ale zauważmy, że pan generał mówi, wygramy wojnę i wrócimy. Pytanie, skąd on chce dowodzić, jeżeli zamierza wracać? Dokąd on zamierza uciekać? No to i historię już pamiętam, historię 1939 roku. Tam. No tak. Uciekli.
A później zechcieli wrócić. Ale już Polacy nie zechcieli. Polacy ich nie zechcieli, dokładnie. Słuchaj, teraz do Rumunii znów, czy jak? Nie, no teraz nie teraz muszą chyba przez do Stanów. Teraz przez wartość. Do Izraela tam chyba gorąco. Ale zobaczcie, dobry pomysł. Wygramy ją i wrócimy i nadal będziemy budować. No jeżeli po wojnie, to powinien użyć słowa odbudowywać, a nie budować. No bo nie oszukujmy się, ale białoruski dyktator ani myśli oddać pięści ziemi, no to oznacza, że użyje broni atomowej. A użycie tej broni oznacza, że Polska będzie musiała się odbudować, a nie nadal budować. No i po powrocie. A pytanie, czy będą w ogóle mieli do czego wracać? Ja to traktuję jako zwykłe narzędzie propagandowe. Polska armia jest w ogóle nieprzygotowana. Ci nowi powoływani do wojska albo ci powoływani na tak zwane szkolenia wojskowe, to dostają dziurawe hełmy, pamiętające jeszcze czasy Gomułki. Dostają kałasznikowy bez amunicji, pamiętające czasy Gomułki. Ta nasza armia logistycznie jest rozdarta, bo mamy częściowo amerykańską technologię, francuską, brytyjską, włoską, koreańską. To jest wszystko ze sobą niekompatybilne i pożera olbrzymie środki na tak zwaną logistykę. Szkolenie, na szkolenie nie ma po prostu żadnych pieniędzy, więc jak armia, która w ogóle się nie szkoli i nie ma amunicji, jak ona może prowadzić jakąkolwiek wojnę? No ale jeżeli mamy powódź, jeżeli powódź wykazała, że państwo nie funkcjonuje, że jeżeli zwykła powódź powoduje, że organy państwa umierają, no to jak to państwo będzie funkcjonowało w realiach wojennych? W ogóle nie będzie funkcjonowało, stąd to zdanie, tak, wygramy ją, nie oddamy ani jednego guzika i wrócimy, kiedy nie wiadomo, kto miałby tę wojnę w jego imieniu czy w imieniu prawicowego reżimu wygrać. To... Panowie, to jest odwracanie kota ogonem, czyli idą tak naprawdę propagandowo na strach. Społeczeństwo musi się bać wojny, dzięki temu znowuż nie zapyta o kolejną, panowie, podwyżkę cen gazu i prądu, bo znowuż po 3 miesiącach od lipca wzrosły ceny gazu i prądu. O to ludzie nie będą pytać. Ludzie nie będą pytać o kolejne zwiększone podatki, ludzie nie będą pytać o to, że w Stanach Zjednoczonych wydaje się prawie 1/3 polskiego budżetu na uzbrojenie, muzealne uzbrojenie, kupowane 1000% drożej niż to jest warte. I tak się ukrywa płatną korupcję. No przecież jeżeli on wywoła wojnę i jeżeli ta wojna w ciągu kilku dni doprowadzi do katastrofy, przecież oni tej wojny nie są w stanie wygrać, to kto za nich będzie robił te interesy i kto będzie za to płacił? Pan mówi, że u Polski nie taka wielka armia, a pan Kukuwa mówi, że do końca roku u Polski będzie więcej niż 207 tysięcy żołnierzy i to będzie jedna z samych wielkich armii NATO. No, w tej chwili jest to trzecia armia NATO. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to rzeczywiście jest to uzbrojenie bardzo drogie, bo chociażby te F-35 to są szalone ceny, ale nie można mówić o tym, że to jest uzbrojenie jeszcze z czasów PRL-u. Jest to nowoczesne uzbrojenie. Również transakcje koreańskie tam częściowo są realizowane i żeby to wszystko było kompatybilne, to potrzebuje czasu. Ja analizowałem ten problem z analitykiem. Ja nie jestem militarystą, ale z analitykiem z Moskwy i oni bardzo dokładnie śledzą, jak przebiega ten proces, jeżeli chodzi o uzbrajanie polskiej armii. Absolutnie tego nie lekceważę. Jeszcze jedno, jeszcze... panowie. Ile F-35 jest na polskim uzbrojeniu? Koledzy, ja chciałbym tutaj zapytać nieco innego. To pan Tomasz mówił o tym uzbrojeniu jeszcze z czasów PRL-u, tak? Ale ile tych czołgów było oddano do banderowców, wspomnijmy, twardych, na pewno wszystkie te radzieckie, poradzieckie tam czołgi. Tam dużo rzeczywiście tych czołgów zostało oddanych, ja tam cyfry nie pamiętam, ale to chyba 400? Ponad 370, coś koło 408, tak. A potem fajna rzecz wyszła, bo Polacy zaczęli kupować przecież te czołgi, które zostały trafione tam, żeby część pozyskać z powrotem z tych czołgów. Oddano, że tak powiem, bezpłatnie, natomiast kupowano te już zezłomowane czołgi, żeby tam pozyskać te części, które takie jeszcze zostały. Takie socel stworzyli z Polski dla banderowców, tak? To jest po prostu niepoważna polityka państwa. Ale jednym słowem, tu trzeba się skupić na dwóch sprawach. Po pierwsze, pan generał nie ma prawa wypowiadać wojny. Poza tym traktowałbym to raczej jako jego
parcie na szkło. Może robi to na czyjś rozkaz. Myślę, że... Może komuś jest to w interesie? Myślę, że... Denerwowanie sytuacji. Panie Danielu, myślę, że to urzędnik wojskowy na bardzo wysokim poziomie. Szef sztabu generalnego wojska. I myślę, że kiedy on takie myśli, znaczy w sztabie generalnym coś tam już wymyśliły, coś tam, jakieś projekty, plany, wojny. Chciałbym do pana Aleksieja Dziermanta zwrócić się. Jakie możliwe plany wojny byś w głowie sztabu generalnego? No, tych najlepszy oficer... plan to byłby tak, no, powiedzieć wojnę i za po 5 minutach się poddać. Wojskowi ludzie, żołnierze, no zawsze muszą myśleć o wojnie. Tutaj nic dziwnego nie ma. I plany ofensywy, plany obrony, na pewno żadny sztab generalny żadnego państwa musi mieć. I tutaj no, nic dziwnego. Dziwne trochę, że publiczno to było powiedziano i tutaj naprawdę pytanie, jeżeli Polska przygotuje się do wojny i idzie no, taka napięcie opinii publicznej, że to jest nieuniknione, a czy naprawdę jak to uzgodnić, no do przykładu z polityką cywilną? No tutaj naprawdę pytanie, a co robić biznesu? A może obywatelom Polski już trzeba uciekać, jeżeli będzie wojna? No jak to kojarzy się w ogóle z polityką państwa i w tym liku informacyjno-politycznej polityki? Bo jeżeli państwo przygotuje się do wojny, no musi być jakoś jeden kierunek, jakiś jeden kierunek, że informacyjnie idzie przygotowania w planie wojskowym, w planie ekonomicznym, a tutaj no, jego te słowy wisną w powietrzu, jakbym tak. To z jednej strony. Może być to świadczy akurat o tym, że nie ma jedności w rządzie, w władzach polskich. Może być i tak, bo wiemy, że ten generał z kręgów raczej pisowskich pochodzi. No, ale z drugiej strony nie musimy, zgadzam się, lekceważyć te słowy, bo jeżeli publicznie to było skazano, znaczy już zaczęło się przygotowanie informacyjne do opinii publicznej w Polsce do możliwej, prawdziwej wojny. Dlatego tutaj takie mogą być poglądy na te słowa, ale myślę, że lekceważyć to nie potrzebne. Jeżeli w eterze żywym było to skazane, jeżeli to poszło, to znaczy, to trzeba uważać poważnie to wszystkie słowa. Ja tu chciałbym dodać jedną myśl, jeśli można, bo mi się ta wypowiedź Kukuły troszkę skojarzyło z wypowiedzią jednego z deputowanych ukraińskich, już nie pamiętam, jak on tam się nazywał. Dunda. Tak, coś takiego. Dunda tak. Czy jakoś tak. I on powiedział, że najlepszym wyjściem dla Ukrainy w tej chwili to jest zaatakowanie Białorusi, tych rejonów przygranicznych. Że w tym momencie, no, żeby rozszerzyć ten konflikt również na Białoruś, na kraje sąsiednie, czyli w domyśle również możliwe, że chodziło również o Polskę. Nie wiem, czy to skojarzenie jest słuszne, ale zaraz po tej wypowiedzi deputata ukraińskiego mamy wypowiedź Kukuły. Inaczej mówiąc, pan Dunda powiedział, że na Białoruś wystarczy skierować kilkunastu żołnierzy, armia białoruska podda się bez walki i on jest o tym absolutnie przekonany, dlatego można Białoruś spokojnie atakować i kiedy Białoruś się podda bez walki, to wtedy to będzie kolejny cios dla Putina. No panowie, no realnie oceniajcie te słowa. Zapomnieliście, jak w 20 roku zachował się nasz prezydent? Wziął karabin, wziął syna i poszedł. No, pytanie w tym, że w 20 roku walka szła w sposób hybrydowy, a w 24 roku już my widzimy na Donbasie nie hybrydową wojnę, a prawdziwą wojnę i koniecznie te siły militarystyczne, banderowskie, które chcieli poszerzyć wojnę na inne kraje, przede wszystkim na Białoruś, na Mołdawię na pewno, może na Polskę, na Bałtyk, na kraje bałtyckie.
U nich istnieją ich te sojusznicy z części jastrzębiów w elitach zachodnich, które mówią, że potrzebne poszerzać wojnę. Do przykładu wspomnimy nieco dawno nowy szef, prezes NATO, Rutte, naprost mówił po swoim wizycie w Kijowie, że nie potrzebno słuchać Putina, że jego czerwone linie to jak chumki, jakie naciągają się wszyscy i oni zmieniają się, to bzdura i potrzebne bić po Rosji i nie myśleć nieco innego. To przykład takiego jastrzębia i na pewno ten lider NATO chce być takim głównym jastrzębem w ich obozie zachodnim. Panie Dawidzie, co, jak widzi się ze strony tej starej Europy ta militaryzacja w regionie i te hasła poszerzać strefę wojny? Jeden z najważniejszych elementów obronne dla każdego z państw jest na lata, to są plany często bardzo długoterminowe, aby wojsko było coraz bardziej profesjonalne, aby było coraz bardziej skuteczne w swojej organizacji, ze sprzętem, ale przede wszystkim w zasobach ludzkich. I to dotyczy tak samo i we Włoszech, i we wszystkich krajach tak zwanej starej Europy. To, co może dziwić, i to bardzo, jest to, że Polska szła dosłownie w odwrotnym kierunku. Ponieważ jeśli przez te wszystkie lata każdy z krajów starał się swoją armię rozbudować w sensie pozytywnym, profesjonalnym, właśnie poprzez szkolenia, poprzez... To Polska szła zupełnie odwrotnie, ponieważ przez lata, no przede wszystkim zrobiły to rządy PiS-u, tak? To tam nastąpiła absolutna degrengolada i odsunięcia wszystkich najważniejszych i najbardziej doświadczonych, nie tylko oficerów, ale i również personelu, nie tylko w wojsku, ale również w służbach specjalnych i wielu innych aspektach państwa. Zapominając o tym, że są dwa podstawowe reguły, jeśli chodzi o wojsko, jeśli chodzi w ogóle o siły zbrojne. Jedna jest, że trzeba oczywiście zawsze życzyć sobie jak najlepiej, ale przygotować się na najgorsze. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest, że żeby to przygotowanie było skuteczne, musi ono nastąpić w ciszy, w skupieniu i przede wszystkim bez takich ekscesów, jak w tym przypadku. Ten generał, który mówił te słowa, najprawdopodobniej w jednym z krajów starej Europy chyba nie zdążyłby nawet tego wywiadu zakończyć, to już byłby zwolniony. Ale bardziej powiedziałbym, że taka osoba nigdy nie doszłaby do takiego miejsca, gdzie jest w tej chwili. Dlatego, że generał na takim poziomie, ale w ogóle wojskowe, które aż kipi od życzenia rozpoczęcia wojny, nie nadaje się na wojskowego. Dlatego, że honor wojskowy nie polega na tym, kogo będziemy atakować, tylko jaka silna i skuteczna może być nasza siła po to, żeby się bronić, jeżeli będziemy atakowani. I myślę, że tu wychodzi ta absolutna amatorszczyzna, w której żyje Polska nie tylko w czasach pisowskich, ale już po 1989 roku, kiedy wszystkie elementy państwa zostały zdemolowane i dzisiaj mamy to, co mamy. Ja mogę powiedzieć, że z perspektywy, patrząc na to trochę z zewnątrz, tak, jest to zdecydowanie niepokojące, dlatego że jeśli, tak jak powiedział słusznie kolega pan Tomek tutaj, jeżeli faktycznie Rosjanie analizują sytuację i jestem przekonany, że to robią,
tego rodzaju wypowiedzi no, na pewno cieszą wszystkich teoretycznych, praktycznych, przyszłych albo nawet nierealnych wrogów Polski. Ponieważ to pokazuje nie tyle, że polska armia jest niegotowa, ale że nawet po prostu się nie nadaje. Bo to jest ten problem. Tak? Problem jest to, że Polska jest prowadzona przez ludzi, które są dyletantami w tym, co robią. I zostali tam, w tych miejscach przeznaczonych tylko dlatego, że byli lojalni wobec władzy. I to jest szokujące. I szczerze mówiąc, jako osoba, która przez lata widziała to właśnie z perspektywy zachodnich krajów, muszę powiedzieć, że czegoś takiego w innych krajach, no trzeba, jest mi przykro to powiedzieć, ale czegoś takiego no, nie istnieje w innych krajach. Przynajmniej u nas we Włoszech, gdzie możemy powiedzieć, że nasza siła pod względem militarnym jest nie aż taka jak w innych krajach, ale za to obecność amerykańska jest dużo większa. Nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego nastąpiło. I szczerze mówiąc, martwi mnie, że nadal, pomimo, że ile już rządzi premier Donald Tusk? Prawie rok. No widzicie, no prawie rok, tak? I jeszcze, tak? I jeszcze tacy ludzie funkcjonują na szczytach wojska. I tutaj myślę, że bardzo duża odpowiedzialność za tą sytuację, która jest karykaturalna, tak? Bo obecnie ta część władzy, która została po PiS-ie, to jest karykaturą. To nie jest real. To jest makieta po prostu, nawet nie fasada. To jest taka tekturowa po prostu atrapa. Tak? I jestem zdziwiony, że pan premier Donald Tusk, który uważam za raczej no, zdecydowanie doświadczonego polityka, nie wziął pod uwagę, że to były te pierwsze miejsca, że trzeba było w takiej sytuacji, w której żyjemy, zabezpieczyć własny kraj. To jest paranoidalna sytuacja. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, gdzie tu logika, nie? Poza ciągle tego zgubnego i chorego, tej chorej nadziei, że będąc w NATO wszystko będzie dobrze. Nie biorąc pod uwagę to, że właśnie ta obecność Polski w NATO jest jednym z największych zagrożeń obecnie właśnie dla Polski, ale no, mówić o tym otwarcie w Polsce grozi, jak wiemy, konsekwencjami, odsiadką, postępowaniami karnymi i tak dalej, i tak dalej. Więc ciężko jest to skomentować, szczerze mówiąc, bo 20 ponad lat mieszkałem w Polsce, nie? I widzieć ją w tym stanie, no jest... Każdy urzędnik w każdym kraju, akurat na takim, przypuśćmy, stanowisku, to myślę o tym, jak dostać się do wyższych struktur tego Zjednoczenia Europejskiego. Być może on akurat chciałby zostać szefem NATO. Nie no. Dlatego wyskakuje jak jastrząb. O to mu chodzi, moim zdaniem. No na szefy NATO zwykle byłych premierów zachodnioeuropejskich krajów stawia, a nie kierowników Genштаба. To panowie, to posłuchajmy w takim razie byłego szefa NATO, pana Stoltenberga. Dla Financial Times udzielił wywiadu dosłownie kilka dni temu. Cytując, armia rosyjska jest silniejsza od wojsk europejskich, a rozstrzygnięcie konfliktu ukraińskiego może rozpocząć się po wyborach w USA. Były sekretarz generalny NATO Stoltenberg. Europa ma za mało broni, zdolności i żołnierzy na wysokim poziomie gotowości. Wiemy, że stoimy za Rosjanami, powiedział dla Financial Times. Obecna norma dotycząca finansowania wydatków wojskowych NATO na poziomie 2% PKB nie wystarczy do ustalenia parytetu między Europą a Federacją Rosyjską. Kolejny cytat. Nie mogę dokładnie powiedzieć, ile to będzie kosztować. Mogę jednak śmiało powiedzieć, że jeśli sojusznicy zamierzają dostarczyć obiecane zdolności, będzie to kosztować znacznie więcej niż 2%. To może być 2,5%, nawet 3%. Polska ma wydawać 4 do 5%, powiedziałby sekretarz generalny. 90% PKB nie. Nawet i 90%, ale widzicie panowie, to już nawet Stoltenberg potrafi ocenić zdolności Zachodu. A ja myślę, że Stoltenberg prost lobuje interesy wojennego przemysłu i mówi więcej pieniądzów,
Nie wystarczy takich pieniędzy, potrzebnych jeszcze więcej i jeszcze więcej. Tak, ale to w tym typowe momencie, lobowanie. Ale w tym momencie Volkswagen zamyka swoje fabryki w Niemczech i 30 parę tysięcy osób zwalnia. To pytanie robić, albo jakieś transportery opancerzone. Planie, tak. No Hitler zamyka, też Volkswageny zamienił na zamyka Volkswagen w Niemczech i otwiera te Volkswageny w Stanach Zjednoczonych. A kto zapłaci tym zwolnionym ludziom na życie? A to pytanie już inne i to nieciekawe pytanie. Ale jest połączone z tym. Dla tych, kto lubuje militaryzację. Dla nich, kto tam będzie koziołkować się na ulicach, stworzyć obozy pracowne, kiedy zachcieć i wyjść z tych sytuacji, a mianowicie militaryzacja idzie, i mnie, panie Radzionie, do ciebie pytanie, czy można w ogóle uniknąć wojny, czy ona już 100% będzie? Nie, oczywiście nie 100% i można no, wojny. Ile, jaki procent? 99 czy 9? No, to nie bardzo prawidłowo oceniłeś to w procentach, ale niech będzie 50 na 50, umownie. A oczywiście уникнуть війни можливе, але мислі, що з іншої сторони загроження великої війни є речевисте, то воно не фантастичне. А очевидно, якщо урядниці польські і керівник штабу головного, штабу генерального Кукува і сам прем'єр Туск, і інші урядниці, мовлю з позиції таких мілітаристичних, агресивних, то має одразу кілька різних функцій. По-перше, то є створення певного такого ідеологічного пропагандового дискурсу, і в сповіченстві польським, і в медіальній пшешенні в огулі. Ну, заходній в першій колійності, але не тільки. По-друге, то є, очевидно, спроба на таким позьомі перманентним заховувати своє значення, значення еліт польських ліберальних і жонду польськоязичного для Заходу, для еліт західніх, для НАТО, для Унії Європейської, для Станів Зідночених. Бо мислі, що сам тип теразніших еліт польських, він є такі, які попросту повинен для підтримування своєго існення впровадить таке агресивне риторике і впровадить такі певні позіом нап'янча такого пропагандового, мілітарного і агресивне ідеологічного. І в той спосіб показувати для Заходу важність Польщі, як, ну і польських еліт в першій колійності, як такого, такій твердзі на границі з страшно Азією, Росією і з страшним Барбажинським Сходом. І як вже і мовив колега Петровський, теж тут існує інтерес такий фінансовий і інтерес матеріальні зі сторони еліт польських, щоб отримувати через то всього підтримки перманентне зі сторони Заходу. Але то всього з однієї сторони. З іншої сторони, мислю, що так ставить попросту Латвія до тих слів польських ужанників і доводців військових, і мислить, що те слово особа просто пропагандове, і тільки, теж не треба. Бо... А що то є, окрім пропагандовості в тих словах? Бо, ну, справа в тим, що мілітаризація відбувається не тільки на словах, вона відбувається сама. І реально вона ще відбувається. Так, очевидно. Не то, кому відкрито, що діє. Очевидно. Ми відімо, що впроваді спроби польськоязичний жон, впроваді спроби повенкшить армія польська. Відімо, що впроваді спроби
powiększyć ilość broni. Widzimy, że na terenach Polski znajduje się wojsko nie tylko polskie, ale i wojsko koalicyjne, natowskie. Widzimy, że wojsko i polskie, i zjednoczone jednostki formowania krajów NATO znajduje się w tej liczbie bardzo blisko od granicy białoruskiej. Do rzeczy mam w Brześciu jednego znajomego, który mieszka niedaleko od granicy polskiej, w domie Wielie Pięczowym, tak. I on mieszka tam na dole tego domu i on nawet przysyłał takie wideo, gdzie widno w nocy ogni tych baz wojskowych, które znajdują się tam na terenach Polski, niedaleko od granicy Białorusi. I jeżeli też rozumieć, że istnieje jeszcze i taki kontekst wielkiego rozlamu geopolitycznego, wielkiego konfliktu geopolitycznego, który kolejny raz odbywa się, ten rozlam geopolityczny na terenach w tej liczbie naszych, tam Europy Wschodniej, to oczywiście, że nigdy niemożliwe wiedzieć dokładnie, w jaki moment może odbyć się jakaś eskalacja, która i przewiedzie do III wojny światowej i do wojny nuklearnej. Bo tam umowne przed pierwszą czy przed drugą wojną światową też była taka sytuacja, że było dużo dyskusji jak w przybliżeniu u nas teraz, czy będzie wojna, czy nie będzie, ktoś mówił będzie, ktoś mówił nie będzie. Ale potem rozwinięcie samej logiki militaryzmu, logiki eskalacji przywiedło do początku wojny. Niestety i teraz też być może tak, ale to jeszcze nie jest sytuacja fatalna. To jeszcze można zmienić i wielkiej wojny być, może i nie być. Ale oczywiście, że to zależy od tego w tej liczbie, czy będzie ta mądrość polityczna u zachodnich politycznych kierowników. Niestety, nie bardzo oni mają tę mądrość. Panie Konradzie, od pan Rodzion opowiedział, że mieszkańcy Brześcia na swoich tam wysokich piętrach, swoich domków widzą z balkonów ogni po tej stronie Bugu, tych baz wojennych polskich. I widzę tą militaryzację, codzienną militaryzację strefy przygranicznej z Białorusią. Jak na Grodzieńszczyzny, jakie obstawiny, jak tam stawia się ludzie, czy widzą oni tą militaryzację ze strony NATO, polskiej, litewskiej strony, i co czekajesz na ten temat? Kielogrodno jest 20 km od granicy, także nie, mniej nawet. Teraz 16 gdzieś, 15-16 takiego. Także oczywiście z piętr bieżowców nie widać. Nie są u nas takie duże budynki, żeby na takie dalekie odległość się widzieć. Ale w pasie przygranicznym ja mam tam znajomych, trochę to się odsuwa, chociaż w samym Grodnie absolutnie nie. Przecież widzieliśmy święta, jakie były u nas przeprowadzane. Także zdjęcia robiliśmy, wideo kręciłem, pokazywali. Nie, absolutnie w Grodnie nie czuć przygotowań do wojny, nie mają Białorusini do tego żadnej chęci i pomysłów. Ufają po prostu swojemu prezydentowi, ufają bratskiej Rosji, że po prostu nie odważą się natowcy rzucić się na Białoruś. Mogą spróbować, to taka bardzo skomplikowana teraz sytuacja powstała. No dobra, przecież prezydent Łukaszenko ogłosił, że jeżeli Polska będzie chciała zabrać od Ukrainy ziemię, Lwów,
Zachodnią Ukrainę, Galicję, Wołyń. Tak, tak, tak. To znaczy Białoruś pomoże w tym wypadku Ukraińcom. Takie dziwne przeplątanie. Ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, i mi się wydają te wszystkie, co szczekają z zapłotu żelaznego, dziurowego, że oni podobnie są do psów. Dlaczego? Kiedyś byłem w Białymstoku i tam był taki ogród wspólny. I w środku wszedłem tam, zobaczyłem, jest taki gospodarz. Ogródków pilnują i w nocy puszczają psów, żeby tam latali te psy i znaczy pilnowali porządku. I ja byłem tam, podszedłem do tych psów, po prostu stałem. Oni zaczęli na mnie szczekać, rzucać się na tą siatkę żelazną. Mi się wydaje, że i ten generałowie, i ci niby politycy, którzy akurat najwięcej szczekają o wojnie, akurat te najmniejsze państewka nadbałtyckie, te przedstawiciele tych państewek najwięcej są, najbardziej szczekają, jak te malutkie psy. Szczekają o wojnie. Uważają, że NATO ich obroni. No dlatego mogą się odważnie rzucać się na tą siatkę i szczekać. Ale nie warto Polakom zostać tak spokojnie i spodziewać się, że u nich jednak starczy rozumu, żeby nie próbować przeskoczyć przez tą siatkę. Ja bym Polakom radził zająć się tak narodową dyplomacją. No, przypuśćmy, wczoraj zadzwonił do mnie pewien Polak z Anglii i chce z nami na jakąś współpracę zacząć, żeby uniknąć tej wojny. Swoją żonę on wysłał już z Anglii, bo obawia się, że Rosjanie mogą walnąć po Londynu po prostu. A wysłał do Izraelu? Do Filipin. Nie. Gdzie indziej? To jest co dobry rejon. Gdzie indziej? W Izraelu tam już nie ma co, tam trzeba dalej od nich odchodzić. Bo tamta wojna w Izraelu też nie jest tak od sobie. To chodzi o to, żeby nie pozwolić dla Rosji zrobić swój szlak z północy na południe. Szlak handlowy do Oceanu Indyjskiego przez Iran. O to chodzi. Także tutaj próbują te ponadpaństwowe siły, gospodarzy pieniędzy, tak zwane FRS, oni akurat próbują rozniecić pożar wojny, żeby w tym zniszczyć wszystkie te długi, żeby zniszczyć większość ludzkości. Uważają, że oni sobie przeżyją w swoich bunkrach. Nie powinniśmy tego dopuścić, Polacy. Przede wszystkim Polska powinna wyjść z NATO i z Unii Europejskiej wyjść. Dołączyć się do Unii Eurazjatyckiej. Do umowy kolektywnego obrony naszej. Najlepiej. A po co wychodzi? Przecież można być i tu, i tu. Patrzcie, co robi Erdogan. Patrzcie, co robi premier Węgier. Fico. To znaczy, to są dwa zupełnie osobne cele również, ponieważ bycie w Unii Europejskiej dla Polski przyniosło od strony czysto ekonomicznej, gospodarczej, tak, pewien rozwój, który jest nie do zaprzeczania. Ale bycie w NATO, tak, jest dla Polski nie tylko finansowym obciążeniem, ale jest również po prostu geopolitycznym błędem, ponieważ zamiast Polski być miejscem, które może być w centrum tego, co można nazywać politykę pokoju i politykę porozumienia, politykę bycia mostem między Wschodem a Zachodem, będzie miejscem, którym znowu będziemy płakać nad tym, jak obietnice wielkich mocarstw nie zostaną dotrzymane. Panie Dawidzie. I dlatego ja osobiście uważam, że bycie w Unii Europejskiej na obecnych warunkach jest błędem i należałoby renegocjować warunki uczestnictwa w Unii Europejskiej
i dopiero wtedy ewentualnie zdecydować nad tym, czy ma sens zostać na nowych warunkach, czy nie. Ale jeśli chodzi o NATO, to dzisiaj obecność Polski w NATO jest zagrożeniem przede wszystkim dla Polski. Tak? I dlatego uważam, że wypowiedź tego szanownego pana tutaj, o którym mówiliśmy, jest tylko właśnie dowodem na to, że dzisiaj Polska potrzebuje czas na to, żeby odnowić również swojego kierownictwa sił zbrojnych, żeby starać się jak najbardziej jeszcze skorzystać z tych doświadczonych elementów kadr wojskowych, które jeszcze są z poprzednich lat, i budować nowe pokolenie, bo to, co zrobiono w ostatnich 10-15 lat z wojskiem i ze służbami, to jest po prostu jedna wielka kompromitacja. Tak? Więc dlatego uważam, że uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej jest, ja uważam, że jest lepiej dla Unii niż dla Polski, ale dlatego właśnie, żeby to było dobre też dla Polski, to warto by było tą renegocjację zacząć właśnie od tego, że Polska chce być mostem, A nie ślepym zaułkiem. A nie grobowcem. Tak, nie strefą zgniotu kolejną po Ukrainie. Ciekawa sprawa. Panie Dawidzie, ale Polak panu powie, że Unia Europejska nie przysporzyła Polsce żadnego rozwoju. Absolutnie żadnego. Przysporzyła same straty. Zlikwidowaliśmy cały polski przemysł, całą polską logistykę, całą polską infrastrukturę i dla Unii Europejskiej, bo przecież wszystko, co daje Unia, to Polska musi za to zapłacić. Musieliśmy zaciągnąć gigantyczne kredyty, które dzisiaj spłacamy i jeszcze będziemy je powiększać. Więc tak naprawdę Polak panu powie, Polska nic nie dostała od Unii Europejskiej poza nędzą i upadkiem i zacofaniem. To znaczy, to wymagałoby, że tak powiem, osobny program. Ja się akurat z tą wizją nie zgadzam, ponieważ przyjechałem do Polski w 2003 roku, kiedy Polska jeszcze w Unii nie była. I jesteśmy w roku 2024. Przez 21 lat sam osobiście, mając też przeświadczenie tego, co jak wyglądało życie we Włoszech 20 ponad lat temu, widziałem, jak Polska się zmieniła przez te 21 lat. Powiedzieć, że Polska straciła na uczestnictwo w Unii Europejskiej, i ja uważam, że jest niepoprawne, dlatego że zależy zawsze też od punktu widzenia, jakie dane bierzemy pod uwagę. Ale jedna rzecz jest pewna. Dzisiejsza Polska wygląda inaczej niż 20 lat temu i to jest niezaprzeczalne. Ja uważam, że to, co Polska uzyskała pozytywnego, widać chyba nawet chodząc po ulicach, czy problem jest innego rodzaju. Polska osłabiła swoją strukturę i stała się zależna od finansowania, od polityki, od biurokracji Unii Europejskiej. To absolutnie jest tym elementem negatywnym, bo Polska zyskując oddała część swojej suwerenności. I w tym jest ten błąd, który oczywiście bardzo dużo Polaków widzi, no ale nic nie mamy, tak, bo musieliśmy wiele oddać. Więc myślę, że warto byłoby może zrobić program na tak, ten temat. Tak, potrzebny osobny program zrobić. Tak. Powróćmy się do tematu i na pewno ciekawe, jak dzisiaj społeczeństwo polskie odnosi się do wojny i czy Polacy chcą wojny. Znaczy Polacy na pewno nie chcą wojny, to jest jednoznaczne, nawet jeżeli robi się sondaże i robią to tak zwane gazety związane prorządowe, czy związane z byłym rządem, czyli z PiS-em, no to wychodzi, że tej wojny nie chcą. Natomiast co jest ciekawe jeszcze... A dlaczego głosują wtedy Polacy za te militarystyczne partie, które wspierają wojnę? Bo nie ma innego to wyboru. Kolejny program, to kolejny program. A mają inny wybór? Dokładnie. Byśmy tak, mogli o tym mówić co najmniej parę godzin. Może na razie nie jest na partię polską, może być. Ona jest zablokowana, jest ona nie ma żadnego znaczenia politycznego. Ale istnieje, oczywiście taka istnieje. Na co ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, na możliwy konflikt wewnętrzny w Polsce, bowiem jest bardzo duży konflikt pomiędzy prezydentem Dudą,
a premierem Tuskiem i jego rządem. Ta wypowiedź Kukuły, no to nie jest oczywiście taka prosta interpretacja, ale mogła dotyczyć sytuacji wewnętrznej, bo Duda już się wypowiadał, że jeżeli będzie trzeba, no nie dosłownie, ale dał do zrozumienia, to on siłą wprowadzi praworządność w Polsce, która jest łamana przez rząd Donalda Tuska. Co mógł mieć na myśli siłą? Wojsko. Wojsko jest podległe prezydentowi. On rozporządza wojskiem. Kukuła jest generałem związanym z Prawem i Sprawiedliwością, czyli z byłym blokiem rządzącym, bo to też był bloczek koalicyjny, bo tam przystawka Ziobry była, że tak powiem. A, to znaczy tak, wojna będzie, ale będzie wojna domowa. To może być w tym kierunku też wypowiedź skierowana chociażby do Tuska i do ludzi z nim związanych. Znaczy, te ludzie, te militaryści przygotują się do zamachu stanu. Chcesz powtórzyć historię z Pinochetem? Tak, można sobie otworzyć się na X-ie, na Twitterze ostatnio wypowiedź Tuska. On się odnosi do tego, że jeżeli to próby jakiś zamieszek czy co na wiosnę, no to on z tym zrobi porządek. U Polski istnieje oficjalnie więcej bliski przykład zamachu stanu militarnego Piłsudskiego. I można przewrót majowy, tak? Tym liberalnym militarystom brać przykład nawet nie z Pinocheta, a z Piłsudskiego. No, ja myślę, że Kaczyński tak, właśnie bierze z Piłsudskiego przykład. Oczywiście. To może mu tam w głowie świta jakiś ten przewrót. Ja mam jedno pytanie. Czy Kukuła bezpośrednio podlega dla ministra obrony? Bezpośrednio? Tak. Jeżeli chodzi o Kukułę, to tutaj przede wszystkim decyduje jako prezydent przecież. A to do czego służy minister obrony w takim układzie? To jest pomieszanie, splątanie polskiego systemu. Zawsze się kłóca prezydent. Moglibyśmy to wyjaśnić. Moglibyśmy, tylko potrzebujemy na to kolejnego programu. Bo to jest dosyć istotne. Jeżeli pan Duda planuje zamach stanu i obalenie rządu Tuska, no to musimy się zastanowić, kto kontroluje armię. Duda, czy też premier poprzez ministra obrony? Jeżeli został Kukuła do dnia dzisiejszego, a to był ulubieniec Błaszczaka, no to kto kontroluje armię? Prezydent. Jeżeli nie ma zgody prezydenta, nie można mianować kolejnego szefa generalnego, sztabu generalnego. Tutaj proste pytanie, dlaczego ja te pytanie zadam, jak Polacy, czy chcą wojny, czy nie chcą, bo kiedy weźmiemy społeczeństwo izraelskie, to tam po tej operacji w Libanie, zniszczeniu tego lidera Hezbollahy, Nasrallahy, wsparcie tej partii Likud, Netanyahu, poszło do góry. I to znaczy, że w izraelskim społeczeństwie mówi się tak, że nam potrzebne więcej agresji, więcej militaryzmu. Czy istnieje zapyt, żądanie Polaków militaryzować swój kraj? Ja uważam osobiście, że absolutnie nie. I również ten niby tymczasowy skok poparcia dla Netanyahu po tym ataku jest tylko i wyłącznie bardzo krótkoterminowy moim zdaniem i będzie krótkoterminowy, ponieważ ponad 80% społeczeństwa w Izraelu nie ma żadnego zaufania do premiera Netanyahu i zresztą słusznie, bo Netanyahu jest zbrodniarzem, które z jego winy nie tylko zginęło ileś tam dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi w Gazie, ale on jest odpowiedzialny za to, że w tej chwili stoimy na progu naprawdę bardzo poważnego konfliktu i tylko dlatego, że on jest świadomy tego, że bez jakiegokolwiek konfliktu on traci władzę. Mamy tutaj Zeleńskiego do kwadratu, można powiedzieć, ponieważ obecnie tylko i wyłącznie niechęć Amerykanów do eskalacji doprowadziło do tego, że jeszcze Netanyahu nie zrobił to, co naprawdę chce. A on chce wojnę na pełną skalę, ponieważ on wtedy może się przestawić jako tego przywódcę i właściwie zadziała ten socjotechniczny efekt zbierania szyki wokół władzy wtedy, kiedy właśnie nastąpi konflikt. A kto może być takim polskim Netanyahu?
No, na pewno, bo już szef sztabu mówi takie chyba do tej roli, że, prawda? Tak. Ja myślę, że wszystkie elementy w Polsce, które obecnie destabilizują kraj od wewnątrz, są potencjalnie odpowiedzialni za szkodę i za wszystkie konsekwencje, które mogą Polskę spotkać, jeśli naprawdę Polska byłaby zagrożona. Jeśli. A dzisiaj uważam, że nie ma nawet potrzeby polskiego Netanyahu. Taką figurę w Polsce nie ma, bo nikt nie ma też jako osoba takiego poparcia, jak miał kiedyś Netanyahu wtedy, kiedy doszedł do władzy. Więc dzisiaj obyśmy nigdy w Polsce nie widzieli taką postać, taką destrukcyjną, jaka jest Netanyahu, albo jaka jest tak samo na Ukrainie Zelenski. Mamy do czynienia z dwóch kompletnie odrealnione od rzeczywistości myśli kryminalnych po prostu wobec własnych krajów. Tak? Tylko po to, żeby pozostać przy władzy. Ja staram się nigdy nie być ekstremalny w swoich słowach, ale po prostu kiedy widzę, jak można poświęcić niewinnych istot, jak dzieci w Gazie, w imię pozostawania przy władzy, to mi się po prostu gotuje. Tak? I uważam, że należy wtedy, kiedy zło ma imię, to trzeba to imię wypowiedzieć. Tak? Z Izraela trzeba dodać, że z Izraela uciekło milion Żydów, więc ten skok może być popularności właśnie z tym związany, że milion przeciwników po prostu wyjechało z Izraela. Tym bardziej, że tym bardziej, dodać też. Tylko dokończę tylko zdanie. Tym bardziej, że ja jestem osobą zdecydowanie daleko od jakichkolwiek poglądów antysemickich. Zdecydowanie. No. My powinni rozumieć, że Izrael to nie znaczy wszyscy Żydzi. Tak jest. Tak i jest. I sionizm właśnie to nie znaczy wyznanie mojżeszowe. Oczywiście. A to przeciwpostawienie między innymi istnieje w ogóle. No. Ale tutaj pytanie, jak Białoruś będzie odpowiadać na takie kroki militaryzacyjne polskie? No, oczywiście będziemy też budować swoją armią, reagować wspólnie z Rosją. No reagować oczywiście nie w sposób agresywny, ale patrząc na te przygotowania w Polsce, no oczywiście będziemy odpowiadać też może lusterkowo, może asymetrycznie. Tutaj ja chciałbym jeszcze trochę pomyśleć o, czy Polska jest przygotowana do wojny. No w ogóle trzeba zrozumieć, że ostatnie 30 lat wszyscy, my tutaj, ale przede wszystkim w Europie, w Unii Europejskiej, no żyjemy w takich klimatach, w ideologii konsumpcji, tak? I ludzie nawet nie mogą wyobrazić sobie, co to jest nowoczesna wojna. Ukraińcy tak, już wiedzą o tym, ale Ukraina walczy. I na ile im podoba się to? No nie myślę, że podoba się, bo nie. Miliony Ukraińców przyjechało do Polski ratując swoje życie i zdrowie od wojny. I nawet prosto pomyśleć, prostemu Polakowi takie zadanie. Jakie konsekwencje, jakie konkretne konsekwencje dla każdego człowieka, każdego Polaka będzie mieć, no chociaż wojna, no takiej na skalę, no, na chociażby niższym poziomie, na niższej skali, to będzie koniec normalnego życia dla wszystkich. Ja proponuję spróbować w ten sposób Polakom skosztować, co to jest wojna. W piątek wieczorem wyłączyć prąd w mieszkaniu. Bez lodówki, bez czajników elektrycznych, bez mikrofalówki, bez telewizora. Bez gazu. I tak dalej. I bez gazu. Bez jedyną, wody. Bez pracy. Bez wody. Tak, to trzeba dodać też. Bez zarobku. Nie, to będzie więcej w kieszeni, bo zaoszczędzą na rachunkach. Odpowiedzią na te słowa szefa sztabu generalnego, ja myślę, że trzeba iść na marsze przeciw wojny i za pokój, bo jeżeli już te słowa były ogłoszone, no trzeba
pewny sprzeciw, że ludzie tego nie chcą i niech generał sam idzie ze swoimi tam dziećmi, z rodziną na wojnę, no, jeżeli chce. On pójdzie na marsz za wojnę. Tak. Panie redaktorze, ale on już zapowiedział, że ucieknie i że wróci po zwycięstwie. Koledzy. A kto będzie walczył? Nie wiem, on wie, że na pewno zwycięży. Tak jak kiedyś byli zwarci. I będzie budować nową Polskę. Będzie budować nową Polskę, ale na kostkach starych Polaków. Nawet guzika mieli nie oddać. Po trzech dniach uciekli w panice. Koledzy, tuż czas już ubiega końca, na pewno na tym my będziemy już kończyć. Co chciałby pogadać, opowieść naszym słuchaczom i widzom? Pokój to wielka wartość i za niej potrzebno walczyć. Pokoju każdym dom, każdemu Polaku, Białorusinu, wszystkim w tym świecie. To był program Myśli o Polsce. Do widzenia, do usłyszenia, do następnych spotkań. Do widzenia. Do widzenia.